Katowice, a ja tu muszę takimi uliczkami tam się przechadzać, później jeszcze trochę lasem, także zobaczymy. Byłem tu kiedyś z wykrywaczem, także dróżka się ciągnie tam pod górę. Dobra, do zobaczenia. No, teren ciekawy, bo tu muszę się przebić przez rzekę. Totalne odludzie, tak zwana kolonia. A to podobno jest domek śpiocha. Zobaczymy, co tam w środku ciekawego, jeżeli uda się w ogóle wejść. Jeżeli wszystko będzie otwarte, to wchodzimy. Słyszałem, że otwarte, także zaraz się o tym przekonam. Tu dodatkowe takie pomieszczenie gospodarcze. Całkiem ładne. No. Tam drugi taki domeczek. Także no. Ciekawie. Prąd jeszcze jest jakby w budynku. Tu są jakieś zbiorniki. O kurde. Ale owadów. Komary pewnie. Drugi. Jakieś szpilki pod coś. Tutaj coś tu było. Kiedyś podobno był tutaj młyn. Ta szczytówka. Coś pięknego. Widać, że to po niemieckie. Mega wysoki ten budynek. Z tyłu gdzieś tam podobno jest staw jeszcze. Także tu taki wał jakiś dziwny. Rumosz. Spróbujemy zbadać później jeszcze to drugie małe pomieszczenie, ten budyneczek. A tam z tyłu fotowoltaika. Jakby nie pasuje trochę. No tu jest to. Tak jakby pisało. Zapraszam. O kurde, zabiło chłodem. Nic jest. Idę zobaczyć. Nikt tu nie był. O kurde, mroczno. Komarów pełno. Dziwna ta podłoga. Tu jakaś piwniczka jeszcze. Ale komarów, tysiące. Tysiące komarów. Ale to pomieszczenie. Niezła kubatura. O, tu taki ganeczek. Tu też piwnica. O kurde, z wodą. A idziemy zobaczyć, co tam. Nie będę nurkował, ale... A, to już się kończy chyba. Ale komarów, tysiące. Wyczystka ta komina. O, tutaj pointerem, cyk.
Cyk, 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 myk, cyk. Idziemy na górę zobaczyć. O, luksfery. Tu może latarka nie będzie potrzebna nawet. Kawa budynku. Zboże przetrzymywali, czy co? Dobra, jak przyjdę, to zobaczę do końca. Masa pokoi. Takie wysokie wszystko. Okna takie wysokie. Dalej, myślałem, że ktoś idzie i wydumałem trochę. No, tu ktoś coś kurczę szukał. Nic nie ma, chociaż w takich pustkach właśnie coś. Mroczno. Ogołocone. O, to już niższe pomieszczenia. To już niższe. Tutaj dach już taki średni. Ciekawe, jak to wygląda prawnie tutaj. No, idę zobaczyć dalej. Co cieplej się robi. O kurde, to jakieś gniazda, bo to włos. No. Ale tu gniazdo było wielkie wcześniej. I tu chyba szerszenie. No, tu chyba szerszenie. Gdzieś tu może jakaś skrytka jest. Ktoś tu wie. Tam jakby ktoś coś szukał. W takim całkiem niezłym stanie. A, tu może nie aż tak niezłym, ale nie ma tragedii. Coś tak szumi cały czas. Pompy gdzieś chodzą. Co to za trumienka, skrzyneczka?
też gniazdo jakieś było. No tam nie idę, tu się zapada coś. No i to jest ten koń. Nic tu nie ma, ogołocone ze wszystkiego. O kurde, tu ile robactwa jakiegoś. Masakra. O kurde. Uciekam, jakieś stado. Także no, pusto totalnie. Nic tu nie ma już. Ale mroczno, mroczno. Zobaczę kolejne budynki, to już na zewnątrz. Idziemy teraz tu zobaczyć. Stajenka jakaś. O kurtka, kurczę, stara. Kawał terenu. Ci ludzie tu robią. No od ludzie. Tak zwana kolonia. Mi się to kojarzy z tematem zbuntowani Amiszy. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Rury w suficie jakieś. Taka jakby ziemiomyszka, czy coś. O, tam syp. Też te komary ohydne. No. Ciekawe, co kryje się pod podłogą. To już nadproże lekko opada. No to tyle. Tu gdzieś muszą być schody na górę. Nie ma bata. Zaraz zobaczymy. Chwilowa przerwa. No niestety ten budynek jest zamknięty. Spróbuję tylko przez to okienko tam zajrzeć. No, tak to wygląda. Ktoś się napracował przy budowie. Współczesne płyty OSB. Nieźle. Przy budynku znajduje się dosyć taka spora studnia. Nie wziąłem magnesu, ale spróbuję tak o tylko zajrzeć do środka. Bo woda wygląda na czystą. Latarką zaświecę. I coś tam widać na dnie. Może mi telefon nie wpadnie.
wiadro, pudło plastikowe jakieś. Na dnie też tam jakieś wiadro. Można byłoby magnesem tutaj kiedyś coś podziałać. Tak to wygląda, widać, że już ma swoje lata. Tyle z wiadra zostało, także no. Z okazji. Taki ładny, wielki, ogromny świerk. Ile on widział? Dużo wie, ale nie powie. Może nie bez powodu tam rośnie. Jeszcze wszystko szklane, nie tutejsze.